Jak przejść kontrę? Serio? W tych czasach to jest jeszcze komuś w ogóle potrzebne? Ty, a możesz tak nie obrażać moich widzów? Oni się tutaj weszli tylko czegoś nauczyć, nie? Ty, ale my to przechodziliśmy jak mieliśmy 8 lat. No i co z tego, ale może nie każdy 8-latek ma 40 godzin do poświęcenia, żeby nauczyć się przechodzić jedną grę. No dobra, pokażę im to i owo. Zadowoleni? No, zachowuj się. Skoro nie wiecie jak przejść tę grę, to prawdopodobnie nie umiecie strzelać, celować, ani prawdopodobnie chodzić, a przypominam, że ten pad do konsoli ma ledwie 2 przyciski poza D-padem. Więc zaczniemy od maksymalnych podstaw, okej? Zaczynamy na tym klifie, no nie? Większość graczy schodzą na dół mapy. To jest dead zone. Nie schodzimy tam. Nie schodzimy. Teraz z prawej strony ekranu wybiega nam typo. Tego typa... to chyba nie trudno zastrzelić. Po prostu biegnijcie przed siebie i strzelajcie. Wciskajcie ten przycisk. To jest, zdaje się, A, B, A, B. Przycisk od strzelania. Wciskajcie go. Dużo. Jak widzicie, następnym przeciwnikiem tam na dole jest ten czerwony snajper. Ten snajper jest mniej więcej tak dobrym strzelcem jak wy, skoro weszliście w ten film. Także nie będzie nas trafiał, jeśli jakkolwiek się poruszamy. Nie zatrzymujemy się, biegniemy w prawo. Okej? Okay? Dobra. Teraz się pewnie zastanawiacie, czy warto brać te bonusy. Jeden tutaj jest, można go zestrzelić, drugi zaraz będzie nad nami leciał. Bonusem na dole jest M. Jeśli bardzo go potrzebujecie, bo nie potraficie wciskać szybko przycisku do strzału, to śmiało, bierzcie go. Tam po prostu nauczcie się wciskać. Tam jest przycisk, wciskajcie go. Drugim bonusem jest R. Ono będzie sobie leciało górą, możemy je zestrzelić. Generalnie zestrzelenie go tak, żeby go złapać, jest zbyt trudnym zadaniem dla was, szczególnie jeśli mamy, pamiętajcie, cały czas biec w prawo. Dlatego ignorujcie to R. No i teraz docieramy do pierwszej poważnej dla was przeszkody w tej grze, to znaczy ten wybuchający most. Także będę was musiał nauczyć wciskać drugi przycisk, który jest dostępny na waszym padzie. Otóż przycisk od skoku, tak? Musimy wiedzieć, kiedy dokładnie go wcisnąć. Tutaj jest taki punkcik, tu ładnie są posegmentowane takie fragmenty trawki, nie? Widzicie je? No, zatem musimy skoczyć mniej więcej w połowie ostatniego. Tak, wiem, że bardzo chcecie się popisywać i każdy chciałby skoczyć jak najbliżej krawędzi, bo to miałoby pomóc. Nie pomoże. A potem spamujemy jak najszybciej oba przyciski na wszelki wypadek, jakby miał się pojawić przeciwnik na naszej prawej stronie, tak? Dobra, teraz jest newralgiczny moment. Mamy na ekranie aż 3 rzeczy, ale spróbujcie nadążyć, dobra? Pod nami jest działko, to działko ignorujemy. Tak jak mówiłem, ono strzela mniej więcej tak dobrze jak wy, także lecimy dalej w prawo. Po drugie, mamy z prawej snajpera, który wychyli nam się z trawki. Jeśli zdążymy wcisnąć strzał, to absolutnie nie musimy się nim przejmować, on zdechnie. Ten bonus to jest najistotniejsze, co będzie w tym poziomie. Łapcie go. Generalnie zabijamy snajpera, biegniemy cały czas w prawo, żeby działko nas nie zdjęło, strzelając w prawy górny róg ekranu. Wiem, że musicie przez to wcisnąć dwie strzałki naraz, przepraszam, ale to jest bardzo ważne. Tam pojawi się S. S to jest wasz najlepszy przyjaciel. Jak nie macie S, to ja wam nie pomogę. Kolejny snajper za krzakami. Kajcie strzał. On zginie. Nie wystrzeli. Jeśli wystrzeli, no to już niestety po waszej stronie jest wciśnięcie na czas skoku albo pochylenia się. Raczej skoku, żeby móc się dalej poruszać, bo generalnie trzymamy się zasady, biegniemy w prawo. Bra? Nie wiem, czy muszę to po raz kolejny powtarzać, ale widzicie to działko, nie? Nie strzelać, zignorować, biegniemy w prawo. Tak, ono nie trafi. Tak, tak jak wy nie trafiacie. Tak, to S jest po to, żebyście trafiali. Tak, no, git. Dobra. No i mamy nowy rodzaj przeszkody, ale nie panikujcie. Naprawdę nie panikujcie. To działko jest gorsze od poprzedniego, wbrew pozorom. Dlaczego? Bo nie potrafi się obrócić na drugą stronę. Jeśli będziecie biec wystarczająco szybko, to naprawdę nic wam się nie wydarzy, okej? No i tu już mamy problem. Bo to działko pojawiło się przed nami. Nie możemy go przeskoczyć. Uwaga, pierwszy raz musimy się zatrzymać. Po prostu wystarczy wcisnąć strzałkę w dół. Wiem, że wcześniej jej nie używaliśmy. To jest kolejna kontrolka do nauczenia się. Strzałka w dół, pochylamy się i leżymy, strzelając z naszego S do działka. To działko zginie. Możemy się zacząć ruszać dalej. Nic nas w międzyczasie nie zabije, bo przypominam, to działko, które jest za nami, się nie odwróci. No to jest coś, z czym wam akurat nie pomogę. To jest, tam jest przepaść, nie? Musicie ją przeskoczyć. To rozumiemy? Tak? Nie trzymamy tylko w prawo, trzeba wcisnąć jeszcze skok. No i dobra. Kolejna przepaść, ale jest coś wcześniej. Lecą na nas dwa bonusy, nie? Tu na górze, tu na dole. Generalnie te dwa bonusy to odpowiednio na górze jest R, na dole jest L. Generalnie R, ja bym nie ryzykował łapania go, jeśli chcecie, śmiało ono się przyda. Dolnego nie ruszamy, to jest L. Do precyzyjnego strzelania, nie umiemy precyzyjnie strzelać, tak? Dokładnie ten, kolejne działko. Pamiętamy jak sobie z nim radzimy, kładziemy się, strzelamy, git. No i teraz najgorsze, uwaga, bo trochę wiary. Dwie przepaście. Pierwszą przeskakujemy, tak, normalnie,
Ale uwaga, zaraz za następną jest działko pod nami. Żeby uniknąć skakania i strzelania w dół, bo to wymaga wciśnięcia dwóch przycisków, a nawet czasem trzech naraz. Dzięki temu, że mamy S, które strzela jak shotgun, możemy się położyć i strzelać i trafiamy to działko. To działko zginie i do tego nie może nas trafić, więc generalnie easy. Lecimy dalej. Uwaga, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Zaraz pojawi się drugie działko. Tak samo jak z poprzednim. Kładziemy się, ono nas nie trafi. Ono nas nie trafi. Możemy strzelać i ono zginie. Naprawdę. I zaraz dochodzimy do bossa. No i boss wygląda tak. No. Jak pewnie pamiętacie, na górze jest typo. Tak, ten typo strzela. Mhm. Poniżej są dwa działka. Te działka strzelają. I pewnie to, co chcielibyście zrobić, to wejść na górę, zabić typa, potem zestrzelić działka, jedno po drugim. Ale nie, nie robimy tak. Musicie mi zaufać, dobra? Czyli biegniemy jakby wcelowani w prawy górny róg. Nie przejmujemy się niczym i spamujemy strzał. Wbiegamy pod to świecące światełko, ignorując wszelkie inne rzeczy, które do nas strzelają. Jeśli klikamy wystarczająco szybko, ten boss zginie. Spreadgun go zabije. Patrzcie na to. No. I oto jest przejście pierwszego poziomu. Mam nadzieję, że było wystarczająco proste dla was.